Julia Wieniawa pomstuje na influencerów. Nie stoi za tym żadna wartość. Julia Wieniawa to znana aktorka i piosenkarka. Niedawno zadebiutowała w nowej roli, została jurorką Mam Talent. W ostatnim wywiadzie Wieniawa krytycznie wypowiedziała się o influencerach. Aktorka stała się rozpoznawalna dzięki roli w serialu Rodzinka.pl. Julia Wieniawa zdradziła, że słynna produkcja TVP ma wrócić na ekrany. Wiosną można było ją oglądać w Mam Talent, gdzie zasiadała w jury z Marcinem Prokopem i Agnieszką Chylińską. Niedawno aktorka wystąpiła w produkcji Nieobliczalna dla Amazon Prime Video, na której nie pozostawili suchej nitki. Julia Wieniawa udzieliła niedawno wywiadu dla kanału Mixtape TV. Aktorka gościła w programie Raptowne Rozmowy. Podczas rozmowy zauważyła, że wiele osób mówi o niej, że jest influencerką. Tu nie chodzi o te social media. Tu nie chodzi o to, żeby mieć tych followersów. W tym wszystkim kryła się jakaś wartość. Ja nie zaczynałam na Instagramie, ja nie byłam dziewczyną z Instagrama. Pojawiłam się jako nowa dziewczyna Kuby Boskiego w rodzince.pl, wyjaśniła Julia Wieniawa. W wywiadzie wskazywała na osoby, które występują w telewizji i mają swoje konta na Instagramie. Według aktorki tacy influencerzy niczego dobrego nie reprezentują. Ile jest osób z różnych programów telewizyjnych? One są na pół roku, może dwa, trzy miesiące i ich nie ma. Mają dużo followersów, a potem i tak nic nie robią. Nie mają pracy. Nie mają zleceń, nie mają reklam, bo nie stoi za tym żadna inna wartość poza ładną twarzą na zdjęciu w ładnym świetle. Nie możesz opierać tylko i wyłącznie swojej wartości na tym, powiedziała Wieniawa. Julia Wieniawa daje rady influencerom. Piosenkarka i aktorka zastanawiała się, z jakiego powodu jest wrzucana do jednego worka z ludźmi, którzy niczego sobą nie reprezentują. Dlaczego ja się unoszę na tej fali ciągle? Bo gram w filmach, bo robię muzykę, bo pokazuję swoje życie od kuchni, że chodzę na siłownię, ćwiczę, tańczę, ciągle się rozwijam w jakiś sposób. Pokazuje, że na tym polega życie i dlatego ja ludzi inspiruję, a nie dlatego, że mamy followersów na Instagramie, tłumaczyła się Julia Wieniawa. W rozmowie z dziennikarzem Mixtape TV wskazywała na to, że influencerzy często kopiują trendy. Według Julii Wieniawy rolą takich osób jest tworzenie nowych rzeczy, które staną się popularne. Absolutnie nie chodzi o to, żeby być odtwórczym. To ty masz kreować trendy. To ty masz, kreować trendy na TikToku, a nie sprawdzać, co się teraz tańczy. Chodzi o to, żebyś to ty był profesorem. Influencer to jest osoba, która ma influencję, czyli wpływ na ludzi, mówiła aktorka.